Ja myślę, że to, co się teraz dzieje, bo jest bardzo ważne, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, bo jest wyciągany jest bezpiecznik z całego tego układu, który istniał, który nazywamy państwa prawa. Państwo prawa jest generalnie bezpieczne dla obywatela. Ono jest takie trochę niemrawe, jest ten imposybilizm prawny, ale ono jest bezpieczne dla obywatela. Ono przestanie być bezpieczne dla obywatela. To, co się dzieje i nas bardzo zajmuje, trochę przesłania też inne rzeczy, o których trochę redaktor Rzeczkowski wspomniał, że część tych propozycji, które miała być gotowych, przygotowanych, pani premier Szydło machała tymi ustawami, na razie zaczyna się po prostu rozlatywać. To zaczyna być jakaś galareta. Okazuje się, że tych ustaw nie ma. Pani premier Szydło na swoim początku, na inauguracji, jest stosunkowo słabym premierem. Ona jest jako przywódca jest bardzo słaba. To prezydent Duda usiłuje coś tam zastępować jako wizerunek tych wszystkich zmian. Zresztą fatalnie, moim zdaniem on też traci. On zaczyna być wizerunkiem tych niekorzystnych zmian, co dla niego jest rujnujące, absolutnie. To, co robi prezydent, ona się chowa sprytnie. Nie podpisuje. Giełda, która jest najlepszym termometrem. No, nie wymyślono lepszego termometru sytuacji gospodarczej niż giełda, mimo wszelakich zastrzeżeń. Od dłuższego czasu po prostu pikuje, tak jakbyśmy w Polsce mieli naprawdę potężny kryzys. Spada złotówka, dzieje się w gospodarce dzieje się bardzo, bardzo źle. I to w jakiś sposób będzie się odbijać. Oczywiście gospodarkę daje się zawsze zastąpić polityką. Robi się to tak, że trzeba wynaleźć jakiegoś złego, który jest za to wszystko odpowiedzialny. Oczywiście złym może być Platforma. Po pewnym czasie przestaje być wyłącznie, to zaczyna być za mało. Ja zaczynam się bać, że za jakieś 2 lata będziemy stać przed dramatyczną sytuacją. Na razie Zbigniew Ziobro której pedofilów. No tak, to się wrzuca pedofilów, wrzuca się, daje się Ziobrotok, niech on tak sobie gada, ludzie niby się tym zajmą, ale za jakieś dwa lata staniemy. Wymiar Sprawiedliwości będzie ścigał. Przedtem ścigał lekarzy, teraz będzie ścigał Wymiar Sprawiedliwości. Dobrze, igrzyska okej, okay. Ale za 2 lata będziemy jakiś stali przed tego rodzaju sytuacją, że ta władza może stanąć, ja nie wiem, jaka będzie przyszłość Unii Europejskiej, to też jest inny problem, bo zewnętrzna sytuacja jest bardzo skomplikowana, ale wobec dramatycznych wyborów, bo jeśli będziemy to polityzować, jeśli Unia Europejska zacznie mieć coś przeciwko temu, co się wyprawia w Polsce, to któż będzie następnym wrogiem? Już przecież nie Platforma Obywatelska i opozycja, tylko ta wręcz Bruksela. Oczywiście wiemy, że społeczeństwo polskie en masse jest bardzo proeuropejskie, tylko można próbować prowadzić polityczną kampanię, a PiS to potrafi robić, które będzie mówiło o tym, jaka bardzo zła ta jest Unia Europejska i mogą próbować zmienić nastawienie Polaków. Jak to się skończy około roku 2020? To kiedy... Jak wyschnie źródełko pieniędzy europejskich. Cóż takiego łączy Prawo i Sprawiedliwość z Unią Europejską? Pieniądze. Wyłącznie pieniądze. Oni nie mają czegoś takiego jak świadomość europejska. Oni mówią, tak, jesteśmy Europejczykami, ale Europejczykami w kategorii Europy Narodów, tak jak de Gaulle. I to jest maksimum tego pułapu poczucia wspólnoty europejskiej. A rząd jest polski. A rząd jest polski, musimy mówić twardo, reprezentować swoje interesy w Brukseli, czyli mówić częściej nie. No więc perspektywa to nie jest taka, że na razie mamy zmianę władzy w Polsce. Możemy być zadowoleni, że przez ćwierć wieku Polska się rozwijała jak nigdy. To jest wyjątek w dziejach. Ale możemy mieć również zmianę geopolityczną w tej części Ktoś Europy. Ktoś powie coś optymistycznego, żeby nie było, że my tutaj jesteśmy... Święta idą.